Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was serdecznie. W dzisiejszym filmie zabieramy Was na wycieczkę. A dokąd? A do Malborka. Do Malborka. Do zamku w Malborku. Jedziemy zwiedzać, bierzemy ze sobą kamerę. Zobaczymy, co ta kamera chwyci i tym się z Wami podzielimy. Prawda? Prawda. Zostańcie z nami do końca, na pewno będzie ciekawie. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Jesteśmy już na miejscu, dojechaliśmy. Lada chwila wejdziemy do środka. Swoją wycieczkę zaczniemy od wejścia na dziedziniec. Przed wejściem musimy jeszcze audio przewodniki założyć, także żebyśmy się nie zgubili czasami w tym oto pięknym obiekcie. Jest bardzo duże zainteresowanie zwiedzaniem, ale wcale się nie dziwię. Tym bardziej, że dzisiaj dzień wolny od pracy. Przeszliśmy most zwodzony i fosę. Chodzimy na główny dziedziniec, który robi niesamowite wrażenie. Pierwsze co, to przykuwa uwagę zestaw armat, które są umiejscowione po lewej stronie. No i oprócz tego bardzo duża liczba ludzi, którzy zwiedza ten największy obiekt militarny w Europie. Weszliśmy do pomieszczeń, wchodzimy w poszczególne pomieszczenia. Zobaczymy, co nas tam pozytywnie zaskoczy. A tak wyglądał w średniowieczu wychodek. Wejście do pomieszczenia. Zobaczcie, jaka ekskluzywna deska z dębiny zrobiona. Takie ciekawostki też warto wiedzieć. Teraz wąskimi schodami udajemy się piętro wyżej. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Teraz wychodzimy z tego pomieszczenia bardzo wąskim zejściem. Jak się czujecie? Klaustrofobicznie. Ania mówi, już się boi. Idziemy w dół, tu jest klimat niesamowity. Takimi wąskimi przejściami każdy rycerz zakonu musiał codziennie wykonywać swoje podstawowe czynności, przechodząc właśnie przez... Tu jest kuchnia. Jesteśmy w kuchni. Tak wygląda kuchnia, a bardziej pomieszczenie kuchenne. Zobaczcie. Tutaj studnia jest. Studnia. Tu była studnia. Tutaj, Hania, była czerpana woda do potraw, które były przyrządzane w tym pomieszczeniu. A tutaj taki bardzo duży okap z wyjściem kominowym, zobaczcie. Także tutaj były przyprawiane potrawy dla wielkich mistrzów zakonu pruszeckiego. Jest mieszkanie kuchmistrza. No to idziemy do mieszkania kuchmistrza. Średniowieczne palenisko, na którym przyrządzano potrawy. Toaletę, chcecie zobaczyć?
No idziemy do toalety. Ania, idź do toj. Jest i toaleta. I wyszliśmy znowuż na dziedziniec, żeby przejść w kolejne miejsce. Zobaczcie, delektujcie się z nami tym widokiem. Warto odwiedzić zamek, warto tutaj być. Naprawdę to, co tutaj można zobaczyć, cofnąć się w średniowieczne czasy. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Na dziedzińcu, w takim zamkniętej części, są kolejne armatki. Zobaczcie. Moździerze. Moździerz, armata. A skąd ty to wiesz, że to jest moździerz? Mówi mi tu, nie? Pan ci mówi, a ona sobie wybrała przewodnika, nie? Wybrała wycieczkę z przewodnikiem, a nie ze mną. Także jest jeden moździerz i tutaj jest drugi moździerz. Myjnia. Miejsce, gdzie można było skorzystać z wody. Zrobione jest z kamienia polnego. No a nad miejscem, gdzie można sobie odkręcić wodę, zobaczcie, jaka piękna freska, mozaika, czy tego typu rzecz, jakkolwiek by to zwał. No i wchodzimy w kolejne pomieszczenie, bo tak ten pan z przewodnika mówił. Tak, ale ja się odłączam, bo nie mogę Hani utrzymać. A mamy jeden ten monitorek. Do góry? Na ścianach zachowały się też oryginalne freski, malowidła. Robi to niesamowite wrażenie. Jesteśmy w wielkiej kaplicy mistrza Haniela. Aniu, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? W wielkiej kaplicy mistrza. A teraz przechodzimy sobie dalej. Bardzo duże i przestrzenne tutaj są hole, pomieszczenia, no ale i sam zamek robi też niesamowite wrażenie, jeżeli nawet i patrzymy tylko z boku. Zadowolona, że wiesz, tam jej podpowiadają, ona umywalka, balkon, wyszukuje. Tutaj? Robi wrażenie, prawda? Wielkie posągi wielkich mistrzów. No to idziemy do wielkich posągów wielkich mistrzów. Teraz o tym. I co to jest? Nie wiesz? To jest nasz przewodnik dzisiaj. Nasz malutki przewodnik, prawda? Przechodzimy teraz do zamku Wysokiego. Ktoś tam nas woła, żeby zobaczyć coś ciekawego. Nasz przewodnik nas woła. No to wchodzimy. Gdzie jesteśmy, Hania? Jeszcze nie mówił. Jeszcze nikt, przewodnik nie mówił. Otaczają nas wysokie mury. Otaczają nas wysokie mury. Obecnie dotarliśmy do dziedzińca na Zamku Wysokim. Za nami znajduje się charakterystyczna studnia, która zawsze była uwieczniana na wszystkich fotografiach i przekazach. Zaraz tam zajrzymy, zobaczymy, jak to wygląda.
zobaczcie z bliska, jaka tutaj była, jaki system wybierania wody. Koło z kolbą pozwalało wyciągnąć wodę, która była tutaj niezbędna do życia, prawda? Boże, ile tu jest ludzi. No. Masakra. Spójrzmy jeszcze sobie na studnię z poziomu wyżej. Na studnię, jak również też na dziedziniec Zamku Wysokiego. Ania, musimy pomału kończyć, bo bilet nam się wstępu kończy. Pogniewana, że idziemy. Tak jej się tutaj podobało, prawda? Może wziąć tutaj kogoś po pachę i z nim za rękę. Także udajemy się do wyjścia. No niestety będzie trzeba tutaj wrócić któregoś dnia, jak będzie cieplej i dłużej pochodzić. O właśnie, to jest dobry pomysł. A my jesteśmy już w domku, jesteśmy na miejscu. Dzieciątko nam troszkę przemarzło, zmęczona. Pokażesz wszystkim, co sobie kupiłaś w Malborku? Tak. No powiedz, co kupiłaś. Dużo atrakcji, wrażeń było dla Hani. Dla niej to pierwsze takie zwiedzanie. Nie wiedziała, gdzie się ruszyć. No, przewodnik ją wszędzie kierował. Ale największą uwagę przykuł co? Przykuło stoisko ze straganami. To nieprawda. A nieprawda? Co? Nie. Musiałam sobie kupić jakąś pamiątkę, bo swój miecz, który sobie kupiłam z... W Grunwaldzie byłaś. W Grunwaldzie to zgubiłam. Gdzieś także posiadam. Hania ma swoją pamiątkę, jest Malbork. Bawiłam się najpierw z kolegą i potem zaniosłam do domu i się zgubiłam. Ale teraz już masz nowy miecz, nowa przygoda. A podobało ci się w ogóle w Malborku? No trochę było fajniej ten... Grunwaldzie. Grunwaldzie. To są Grunwald i Malbork, dwa różne wydarzenia. W Grunwaldzie byliśmy na oblężeniu Grunwaldu. Tak, bitwy pod Grunwaldem. Tam nie było żadnego zamka, nic, więc to nie było oblężenie. No, dlatego tam byliśmy na bitwie, a jeszcze Hania zna też imprezę, inscenizację oblężenie Malborka, którą oglądaliśmy w telewizji przed naszym wyjazdem. To taka nasza inspiracja była. Lekcja, żywa lekcja historii udała się. Hania nabyła pamiątkę, rodzice zadowoleni i szczęśliwi. Wam mogliśmy pokazać kilka kadrów, nie wszystkie, bo kamera zaczęła szwankować. Model tej kamery, który mam, jest niestety do wymiany. Stabilizacja. Najbardziej polecamy odwiedzić. Stabilizacja szwankuje, dokończę w temacie, tak jak Ewelinka mówiła. Jeżeli ktoś ma chęć, naprawdę warto, jeżeli ktoś nie był w Malborku, w Zamku Krzyżackim, warto odwiedzić, polecamy. Nie udało nam się wszędzie wejść, bo niektóre wystawy czasowe były zamknięte. Następnym razem na pewno, jak pojedziemy, to zwiedzimy, zwłaszcza wystawę numizmatyczną, tam gdzie są monetki. Tak jest. No. Tymczasem będziemy już kończyć na dzisiaj odcinek. Miło nam, że nas oglądacie, że nas wspieracie, że kupujecie nam wirtualną kawę, że nas lajkujecie, dajecie komentarz. I co, Hania, jeszcze? I subiki. Także zostawcie jeszcze subika i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Łapki w górę? Łapki w górę było. Łapka w górę. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.